Okej. Pograjmy troszkę Szwedami. Zobaczmy coś tu, 23 godziny, 150, to jest na 6 godzin, 150% expo. Dobra, i tak robimy Bkana. Bkan. Mogę już przeszkolić załogę. Czemu nie mogę przeszkolić się załogi? Muszę mieć 30 level, a mam 26. Okej. Najmniej to 50 punkcików mogę poprzydzielać. To poprzydzielajmy tak po 50 punkcików. Już jest setka już, dobrze. Może do zwinności. Co my mamy jeszcze? Ładowniczy, do czegoś mógłbyś się tutaj. Żywotność ładowniczego. Że zwinność, żywotność, celowanie. Dobra, dodajmy mu do celowania, dodajmy mu do tego. Dziesiątki wpadły, ładowniczy. Zwinność zastosujmy i pół punktu mi kurwa brakło. Shit. Go. W takim bądź razie dajemy go. Realistyczne bitwy pancerne, a ja za 2 sekundy wracam i chcę wystawić kapkę. Nieciekawa mapa na Szweda. No ale dobra, zrobimy co będziemy mogli. Spróbujemy się dostać gdzieś tu w to miasteczko może. Nasz horn. Stuer, Pantera. To M51 to do, za cholerę nie wiem, kurde, jak to ma. BR. Już coś tam strzela na przestrzał. Ten zoom jest kurde zabójczy w tym. Dobra, cofnijmy się, może będziemy widzieć coś tutaj. Zobaczymy, to bym się wycofał do tego momentu. Lornetki to się używa na tym pojeździe, jeżeli chce się mieć jakiś taki w miarę pogląd. Tu mówię, zoom jest zabójczy. Zobaczcie, gdzie ten kościół jest. Tak to wygląda na lornetce. Czy coś tu podjedzie? Uwaga na wskazany kwadrat. Nie gadajcie, że mnie tam coś widzi stamtąd. To jest czołg. To jest skałka, to jest skałka.
jest. Tak trochę wyglądała jak lufa, już miałem strzelać. Coś jest na pewno. Za tą skałką. Oj, wyjeżdża. I w ścianę. Ech. Dowódca działał nowy ładowniczy. I take it. Czy ja coś przegapiłem, czy... Nie, no dobra, to jest Sztuer Emil. Tutaj coś jest. Potrzebuję osłony. Panterą tak nieśmiało wchodzi. Wielkie dzięki. Mają oni tam jakiegoś chybika. O Jezus Maria. Nie za dobrze, silnik nie rozdupczył. Dziwne, że ja kurde jakoś jak zawsze strzelam z samolotu po silnikach, to trafienie, gdzieś jakaś gąska dostanie czy coś. Tego szału nigdy nie ma specjalnego. I było. O, szybciej. Zdążę przeładować, zanim on obróci wieżę? Chyba nie. Zdążyłem. Przejęliśmy inicjatywę. To tak całkiem nieźle. Nasza tygryska tu jedzie.
nie ma sprawy, chłopie. Z jakichś dwóch, mi tu z C nic nie nagabywało, byłoby miło. Coś do A się dokulało. Coś C bierze. Tak się... Wiele rzeczy wybuchło. Tylko się odwrócę tutaj od tego B. Zaraz dostanę gonga w plecy jakiegoś. Nieźle idzie, nieźle idzie. Podążać za mną. Nie są na tym A poradzą? O, to jest pytanie. No, M4A1 zabili. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, move, 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 move. Trafienie tylko. Nic mu nie zrobiłem. Uwaga na wskazaną strefę! Tylko tak dalej. Wygrana jest blisko. Zgoda. Thank you.
tam był jakiś misiuś tych naszych. Nasi chyba dali sobie z tym radę. Asysta, I take it. 7 killi. Wytrwały, no ładnie poszło. Dobra, mogę sobie już kawę zalać. Siemanko, siemanko. Co tam? Ile dostałem expa na Bkana? Badanie maszyny. 7800 expa. Wow. 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 Dużo. To jedziemy dalej. Co tam, Borowiec? Słych obywać. Okej. Spróbowałbym się tu na tą górkę wspiąć. Ja nie wiem, czy ja... Na wycieczce? Gdzie pojechaliście? Dziś ty masz wycieczkę, a ja robię sobie wycieczkę tutaj po pustyni. Moim szwedzkim cudem techniki. Zajebisty jest ten Tedek. Z 63 roku, a jeździ z Panterami z 43. 20 lat różnicy między tymi czołgami jest. Wracaj na pole bitwy. Zaraz. A już coś bierze C. Coś się dzieje. Tam, o, tam coś striela. Żeby się odwrócić w tamtą stronę troszkę. Zaczedzili mnie to wszystko tam. O,
No trudno. Ja będę. Dobra, nasi resetują C. Przegrywamy. Znaczy, to nie tylko GeForce'a można używać, można grać przez Steama sobie po prostu, albo ten, albo przez AMD ten program. You have been detracted. Boing. Ha, surprise, motherfucker. A, zabiłem pilota! Fuck you. Sprawdzić mapę. Wrogowie przejęli strefę. No jest nasza M6, z czymś się tam strzela. Shermana po C wywalił, tak? Noise. Tu się nasi z czymś napierdziulają. O, tam coś było w dymie. Wystrzelił. Ciekawe, czy jeszcze wyjedzie. Kom, 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 baby, kom. O, jest. Gąsienica. Dobra, asysta. Dość dużo, żeby M36 go dobiło. O Jezu, ale tu ich przejeżdża. O Jesus! Asu, boom! Tam jadą jakieś krzaki. Boeing, dowódca, silnik, skrzynia. O! Nie wiesz, co się stało, nie? Śmierć nadchodzi z daleka. Tu jedzie. No oczywiście jakieś kurde zjebane ruskie coś. Nie wchodzi, tam tylko 200 parę przebicia. Boom, wlazło. Następny, tutaj. ARL-ek. Boom. O, układ napędowy wieży. Co to się stało, mistrzu? Asysta, I take it. Tam jeszcze jakieś ISU było, ale... No i co? Jest tu jeszcze jakiś cwaniak? Wroga drużyna przyjmuje C. Okej. Dobra, na lornetce niewiele widzę. Ale lornetka ma słabszego zooma niż ten cycuś. Z lewej nic nie objeżdża. Tygrys się z czymś napierdziela, tu jedzie. 5-0! Szwedzki. Tam coś jebło. Gdzieś coś tam się podświetliło, jakbym to zobaczył. Kurwa, ale ten zoom jest masakryczny na tym pojeździe. B coś bierze. Niedobrze. O! Coś przejechało, tylko czy on mi wyjedzie tutaj, czy on pojechał gdzieś między budynki? Chyba pojechał gdzieś między budynki. Sprawdzić mapę! Sojusznicy przejęli strefę!
Gdzie ty jesteś? Tam gdzieś, kurczę, tak jakby. A nie widzę dokładnie. Czy on jest między budynkami, czy on jest gdzieś... Kurde, znowu biorą na wszystkie punkty? O, tam był. Dobra, wybuch. Jest drugi. Gruby. Dobra, tu jest dwóch. Gąsienica, I take it. I jeden był tutaj gdzieś. Jest. Ładuj, 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 ładuj. Silnik. O, tam jedzie kolejny. O, ale wybuch. Krytyk, cała załoga umarła. Prawie. Wrogowie przejęli strefę. Kto ci tam jeszcze żyje? No. Petek gdzieś tutaj się szwendał. Tam jest coś. Ale nie zdążę obrócić chyba wieżą. A może... Bum! Jest silnik. Ach, kurde, z lewej. Spod C. W końcu mnie, kurde, któryś dopadł. A po tylu killach to. Dobra, dwie większe bomby. Sprawdzisz mapę! I parę rakiet. Otwieramy lok bombowy. W ogóle jak masz śmiesznie podwieszone tu te rakiety, nie? Ale tyle killi, co się udało zrobić. 5 killi, samolot, 2 asysty. Jestem zadowolony. A respy są tutaj i tutaj. Tu są jakieś misie. Zrzuciłbym sobie tutaj bombkę. Ale chyba odjedzie. Te. Wróg wygrywa. Musimy kontratakować. Casik przejmuje C. Tu jedzie dwóch. Wjadą mi w tą bombę? A, przerzuciłem chyba. A, jeden wybuch. Dobra, zabiłem go, jest gitara. Co to było? Lorraine 155. Dobra, weźmy sobie IKV-ka teraz. Ale tu nas okrążyli. No nie, nie, przegrana. To jest przegrana bitwa. Nic z tym nie zrobię. Będziemy tu ktoś widział? Pewnie tak. Jeszcze tylko mogę co najwyżej jakiegoś jednego, dwa kile zrobić i to jest wszystko. Sprawdzisz mapę! Ma jeszcze lepszą depresję działa niż tamten. Tu mi spod C coś przyjeżdża. Jest tutaj misiu. Ale nie ma takiego zooma fajnego. A. A, dobra.
Pęcka. No niestety, jak team dupa, to samemu się nic nie zrobi w tej grze. Ale ten czołg jest prze-OP. Prze-OP. Jeszcze moment, załogę sobie może dam radę podszkolić o jeden punkcik. A właściwie o te pół punkcika, zwinność rzućmy na tego, pyk i kwalifikacja jest, 200 tysięcy, pyk za przeszkolenie, go. Dobra, bierzemy cud z 63. Ten czołg nie powinien być na tym battle ratingu. Ja wiem, że on nie ma pancerza, co prawda, ale saboty, którymi dysponuje, zobaczcie, to jest 243 przebicia na 5-0. Żaden czołg nie jest w stanie chyba się oprzeć temu sabotowi. Żaden. Na 7-0 jest chyba tylko T95 i nie wiem, chyba Maus ma dość pancerza, żeby oprzeć się temu. Zobaczcie, ja na 1,5 km mam 215 przebicia, to znaczy, że Ferdynanda od przodu z 1,5 km przebijam sobie jak mi się podoba. Z kilometra nawet pod 30 stopniami mam 205, także nawet skontowany Ferdynand na kilometrze, gdzie teoretycznie jest bezpieczny przed każdym innym czołgiem, ten zabija. Prawdziwy potwór. Wygląda ohydnie, ale działo ma niesamowicie. No i te minus 15 stopni, jakie może obniżyć, położyć lupę po sobie. To jest minus 15 stopni, to jest bardzo dużo. Zobaczcie, tutaj macie zakres ruchu działa, to jest minus 15 do plus 20. I tutaj na przykład większość czołgów ma właśnie minus 10 do 12, to co, albo coś w tym stylu. To jest maks, co mogą wycisnąć. A ten naprawdę do walki w jakichś takich, na nie wiem, terenach, gdzie jest nierówno, gdzie są pagórki, jakieś górki, chowa się, kładzie lufę po sobie i on fajnie ma z przodu całkiem sporo pancerza, bo on ma 70 mm, co potrafi naprawdę sporo odbić, wbrew wszystkiemu. I fakt, może nie jest jakiś super skontowany, był bardziej pochyły tak od samego przodu, to byłoby ciekawiej. Dobra, jedźmy popilnować A. Myślę, że tutaj by było dobrze już. Pytanie, czy coś tu przyjedzie. Na pewno coś na A przyjedzie, tylko pytanie, z której strony tak naprawdę? Tam jakby już coś strzela. Tam coś jedzie. A to oznacza, że będą chcieli nas tu objechać dookoła. Nie damy się. Yes, yes. Hello there. A skąd? Co kurde? Tak pierwszym strzałem z takiej odległości? Nie wierzę. Pokażcie mi tego gościa. To było trochę ten... The fuck?
To był ten koleś, tak? The fuck? Co ty nie masz życia? 25 tysięcy, 40 tysięcy bitew zrobionych. Ale że mu tak pierwszy strzał wszedł i se tak bez problemu widział, to dziwne trochę. Z takiej odległości, z T-34? Kurde, z T-34 nie ma optyki. Dobra, mam dziwne wrażenie, że tą rundę też przegramy. Nasi przy obronie A widzę kompletnie już się rozpadli. To M18 tam jeszcze żyje. Pewnie się już naprawił do tego czasu 3 razy. Na wskazany kwadrat. Bronić punktu A! Gdzie? Kto? Skąd? Dobra, strzał. Aha, trafił mnie w czubeczek tego, w ogóle. Gdzie on mnie tam widział? Aj, dobra, nie, mówię, to jest przegrana bitwa. Nie ma szans, kurde, że my to jakkolwiek w ogóle ogarniemy. Mój team jest beznadziejny, zobaczcie, co się dzieje. A ja mam 500 punktów, kurde. Strzały z dupą. A no i przegraliśmy. A, wzięte. Dobranoc. Wrogowie przejęli strefę. No nic, są takie bitwy, nic nie zrobię. Czemu oni w ogóle mieli... Strzały z dupą.
3000 jeszcze na tej bitwie, w plecy wyszedłem, lol. Ale to 36. Nie ma problemu. O, Na cebym se posnajpił? Może? Stąd? Będę miał całe to pole, że tak powiem, dla siebie. Kawałek KV jest niezły. Do tych celów. Kratka ma 200 metrów, to jest 200, 400, 600, 800, między 600 a 800 metrów tutaj będzie się walka raczej odbywała. Krytyk, haha. Strony nic nie objeżdża. Sojusznicy przejęli strefę. Dobra, tu też nie widzę na razie nic. Na razie mam jedno trafienie. To T-34, co tam chyba było. To mi się wydaje, że to T-34 było. Kilometr, no. Trzeba liczyć kilometr. W sumie zmierzmy sobie odległość. 900. No jest to zaspy plus parę metrów tam do tego, to trochę pod kilometr będzie podchodzić. B wciąż wroga. O, jebło coś. No ten to się chyba mi się już tu nie pokaże. Mam takie wrażenie. Ja
On wie, że jak jeszcze jednego takiego pizga zgarnie, to go nie ma. Ale mamy dwa punkty, mamy A i C. Sprawdzić mapę! No, sprawdzić mapę, no. To sprawdzajcie. Kilometr. Boeing dostał beret. Troszkę za wysoko jednak. No, a nam biorą. Atakować punkt A! No, panterka, źle to się dla ciebie skończy. Uwaga, nasz wskazany kwadrat. I nic! Sprawdzić mapę. Nie działo, fuck off. Fuck off, dostał w bok wieży z takiego pocisku i nic mu nie zrobiłem, a pierwszym strzałem rozjebał mi działo. To jest bzdura. Typowo tanderowska, kurde, bzdura. Ten pocisk powinien mu tam w tej wieży to rozjebać wszystko. Nie widzę opcji, w której to nie wchodzi. KW-85. Kurwa, ruskie magiczne czołgi są takie, że naprawdę Thunder powinien coś z tym zrobić, bo ja nie wierzę w to, że te czołgi, kurwa, tak świetnie się spisywały. Te czołgi się na pewno nie spisywały tak dobrze. Ich po prostu było dużo, to była jedyna przewaga, kurde, ruskich podczas II wojny. Że tych czołgów było dziesiątki tysięcy. Zobaczmy, czy tu coś na mnie nie czeka. Sprawdzić mapę! Nie widzę, ten buffer tragerem tam, kurde, stoi i też niewiele robi. Atakować punkt A. Atakować punkt C. Wrogowie przejęli strefę. 700 metrów do punktu C. No i tutaj, misiuś. Świetnie! Ha.
600 metrów. Atakować punkt A. Troszkę nad. Krytycznie działonowy. I to jest hit FS, który wchodzi obok amunicji. To jest hit FS, który wchodzi obok amunicji, który nie robi kompletnie kurwa nic. Fuck off, Thunder jest... To bezużyteczna kurwa mechanika. Hit FS ma temperaturę dziesiątek kurwa... setek stopni, przepala się przez metal i on przepala się obok amunicji i nie robi nic, zabija działonowego. Znaczy zabija, wypala mu głowę. Kolejna bitwa, którą mieliśmy po prostu przegrać i tyle, nie? Jak ja nie mogę KW-85 przebić w bok, mając 240 przebicia z 400 metrów. No, asysta, wow, 185, no powinien był pęknąć, kurde, jak. Zróbmy coś i to szybko, inaczej przegramy. Gdzieś do skałkami stał jeszcze ten, kurde, ciulasek. Cobra King. Skąd on mnie dokładnie trafił, to Bóg jeden wie. Za oko. Ale to i tak przegrana jest. Nie mamy już nawet czym walczyć. Dostałem? Skąd oni do mnie strzelają? Koniec. To z tego, że najlepszy oddział. Lipson, Dobson, Papa Lipson. Było 1,5, tu było 600, 700, 700.
Jedna taka dobra bitwa była na tego Bkana. Jadę w kierunku C, tam se stanę z dużej odległości. Kratka 350 metrów. Będę się czaił gdzieś tu 350-400 metrów do tutaj. To będzie z 800 do kilometra. I na tej górce będą przejeżdżać. Często mi się zdarza, że uda się tutaj w tej odległości stąd przewalić gościa. Jest jakiś kilometr do... kilometr 100 może. SPJ-ek. Trollgun. Trollololo. Tam w tą wielką dziurę to ładują te nuklearki, nie? Chodźcie, jaka tam jest dziura do ładowania w tym, kurde. Tam ja tutaj w karabinkach ktoś tratatata. To ty tratatatasz? Też umiem tat, tatat, 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 tatat. I zaraz tratatatatata. Dobra. Посмотри, это что там есть на лево. Nie widzę tutaj nic. Na razie przynajmniej. A to aż nie dojadę sobie tam do tych budyneczków. Szybsze czołgi już dojechały. Pewnie te 34, no bo przecież co tak może zapierdzielać? BT-5, dobra. To usprawiedliwione. Coś jechało. No właśnie. Damy 800 trochę. Zatrzymał się głupi. Ładuj. Sprawdzić mapę. Boink. Hello there. Trochę ponad kilometr. No mógł się nie zatrzymywać, ale rozproszył go pocisk. I kosztowało go to czołg. Sojusznicy przejęli strefę. Sojusznicy przejęli strefę. Przejęliśmy inicjatywę. Te 14, gdzie ty tam się wybierasz?
samolotów strasznie dużo. Tylko jeden jechał tędy? Tam na A? Niewiele. W kierunkach chyba nie ma sensu się ustawiać. Widzę, że tam nasze tą tę 14 już coś molestuje. Jeszcze trochę i będzie żywe. Oj, wbiłem się w budynek troszeczkę. Często są tutaj jamki. Uwaga na wskazany kwadrat. Sprawdzić mapę. Na razie nic tam nie widzę, panie. A nasi to ich gniotą chyba już na samym respie. Coś tam na tym A mają cały czas. Coś tam mają cały czas. Wrogowie przejęli strefę. Trafienie, nawet mu gąski nie zdjąłem, no, ale nie wie skąd. Trafienie, zamek działa! Fuck off! Thunder, what the fuck? Co to kurde było? Te 34 na strzała nie zdjąłem, oni się podpalali i przeżyli to bez najmniejszego problemu. I zamek działa, mu tylko w tym 100Y rozjebałem. Nie no. Ja rozumiem, że to jest sabot. Ale to jest kurde 75, to nie jest sabot kurde 57 mm, który tam przelatuje przez jednego tego. Sprawdzić mapę. Wciąż generuje całkiem przyzwoitą ilość odłamków i tak dalej. No naprawdę duży, duży kurde kaliber. Aha, pantera na boku. Spawn camper. Uwaga na wskazaną strefę. Ah, Jesus. Wrogowie przejęli strefę. Dwóch tu jest spawn camperów, tak? T-34 umarło. A drugi żyje, tak? To jest nasz spawn camping. To jest nasz spawn camping, a tamten ziomuś w tych lasach to jest gdzieś tutaj.
Potwórne trafienie, lol. Dobra robota. Będę lądować. Sojusznicy przejęli strefę. No, aha, nick 40669551. Uwielbiam takie niki, jak boty jeżdżą. To jest bot. To jest po prostu bot. Ale tą wyjątkowo chyba wygramy bitwę. Dobra, jadę na C. Pelotką. Tylko tak dalej. Wygrana jest blisko. Drzewa. O, jest, bardzo długo drzewo. Jeden pocisk powinien był być dostatecznie dużo, żeby ten, dużą strzałem, żeby złamać to drzewo. Nieważne, czy to był apek, czy to był haek. Haek tym bardziej. Lepiej nie będę marnował amunicji, i tak ma mało, strasznie. No, chyba nie dojadę już na to C. O, B biorą. O. Ale to i tak nie zdążą. Już ile dostało się? 500 punktów. Nie wjeżdżaj tam tą kolotką. I wjechał. No cóż, to najwyżej go zabije. Świetnie. Nawet swojego nie jestem w stanie zabić. Polotce. Dziwne, że jak ja tak ciężkim czołgiem dostanę gdzieś tam z dupą za przestrzał. A, su. Mały skurczybyczek. Mi się tu róg na przykład wcisnąć, to można narobić w daju. Ale wygrana. A to już coś. Za dużo może nie zrobiłem, bo oczywiście moje strzały po trafieniu nie robią kurwa kompletnie nic. Pomimo, że przechodzą przez cały jebany czołg ruski. Ale to jest ruski czołg, więc... Nic się nie dzieje. Wybucha wiele rzeczy, ale tak ogólnie to nic ważnego. Załoga, podzespoły. Strasznie mało dostaję kurde tych... punktów. Ten mój plan coś tak kuleje ostatnio. Zobaczmy tu aktywność, no. No, pełną aktywność to jeden gość nabił, wow. Okej, wracamy, zobaczmy jak tam Bkan. 86 tysięcy, 23 tysiące już napukłem, teraz zostałem 1300. A powoli do przodu. No, jakiś preorder Mirage Milampak. Wolałbym jednak zamawiać jakieś Miraże. Hmm.
Oops, I did it again. Oh. Jakbym się ustawił na tej górce tutaj, czy ja bym coś widział? Wątpię, żebym coś widział. Za dużo krzaków, lasów i tak dalej. Zresztą, w tej poprzedniej bitwie, jak z tego susto Y ten pocisk doleciał? Ja zawsze jak dostanę w działo albo w zamek, to mój pocisk nagle znika. Też tak macie? Jak dostaniecie w działo, to wam pocisk znika? Dobra, biorę C. A, jestem praktycznie sam. O! Dobra, więc spróbujmy się raczej nie wychylać. Wrogowie przejęli strefę. Sprawdzić mapę. Kierowca ładowniczy silnik. No i po mnie. Nie zabił mnie jakimś cudem. Trafienie, dobra, nie ma lufy. Ładowniczy, nie? Uwaga! Na wskazany kwadrat! Wrogowie przejęli strefę. Trafienie! Lufę mu zniszczyłem! Co nie, to jest... To nie jest czołg. Naprawiam wóz! Dobra, to raczej będzie przegrana bitwa. Takie dość duże podejrzenia, że to raczej będzie przegrana bitwa. Dzięki.
inaczej przegramy. Kierowcę mu tylko zabiłem, to po mnie. A on mi lufę, no przecież! No przecież, kurwa, jak, kurwa, zobaczcie jak to waszło, zobaczcie jak to, to nawet mnie nie trafiło dobrze. Moje pociski w czymś takim się ześlizgują i oczywiście 150 samolotów, które do mnie wali. Cześć, 5, 4, 3... 2, 1, jedziemy. Come on. Jasne. Dobra. To jest bzdura. Tak, przez krzaki, przez wszystko, kurwa, nie ma problemu. Oh, fucking hell. Zabiorą, tak? Dobrze. Bronić punktu C! Gdzie tam na tym dole, tam pelotek wściekły na respie. Żaden pocisk go nie trafił? Serio? Weźcie się, kurwa, Thunder! Aj, ja pierdolę! Prosto, kurwa, w niego to leciało! Co nie trafiło? Co nie trafiło? Nawet jeden pocisk? Serio? Trafienie z 40, zobaczcie, to jest 40 trafienie i on se poleciał.
40 mm kurwa armata. Centralnie w przód dostał. Ta gra jest tak kurwa śmieszna czasami. A on mnie trafił z 12 raz i chuj, nie? Fuck it, rozjebane, zobaczcie, gąsienica, silnik, kurwa, połowa załogi nie żyje. Tanderowskie, kurde. Liczenie damage'u. Cudowne. Uwaga, nasz kadany kwadrat. Team director, nie, burza. Wygrywamy. Poważnie, z tej pelotki się lepiej rozpieprza czołgi, bo ja jestem w stanie w jednym, dwóch strzałach rozjebać czołg, a nie mogę samolotu rozwalić, nie? I dlaczego akumulator się wyczerpuje, jak się nie poruszasz ani nic? To jest też bardzo ciekawa mechanika. Widocznie straszne przepięcia wszyscy mieli, kurde, na tym. Na instalacji elektrycznej. Jeszcze to może wygramy, lol. Przydałoby się na zajechać, załadować załoganta, bo przecież dwunastki wystrzelały większość. No ale okej, okay, tu głowy wystają. Może ktoś w baniak dostał. No ale to, że gąski rozwalił wszystko, no to... Ja gąsek nie mogę z 75 rozwalić często, a... Krytycznie! Wow! I nie mam amunicji. No, teraz to już chyba spadnie. Samolot, ale nie mam czym strzelać. Może być to pewnego rodzaju problem. Tylko tak dalej. Wygrana jest blisko. Pojazd gąsienicowy zablokowany przez kubkę gruzu. Czego ty tam strzelałeś? Samolot.
kto i skąd. A na plecy mi wjechał. Spoko. To jest kurde w stylu. Jak on się tu kurwa dostał? Dwóch was tu kurwa stoi, przyjechał wam bokiem z B. Koleś 11 na puk, wow. A, przegramy to. No, zabijesz się tym samolotem sam? M18 zabiła Liker Maxa. Teraz zabiję kolejnego. No, zabił tą M18, ale tam jest jeszcze jeden. A nie mogę go kurde namierzyć. O, dobra, uciekł mi. Jadę pomóc Cygryskowi. Działo nowy ładowniczy, jest. Noise. Dałeś radę, Tygrysek. Zacznij się naprawiać, to ci pomogę. Brawo! Bardzo dziękuję. Sojusznicy przejęli strefę. Atakować punkt. A teraz zginę od arty. Tak jest napisane w Biblii. Nie, dobra, to był kurwa, nie wiem, jak on w ogóle kurwa mnie widział przez dwa budynki? The fuck? Powiedzcie mi, że goście nie używają kurwa cheatów w tej grze. Powiedzcie mi kurwa, że nie używają cheatów. Stałem za dwoma kurwa budynkami. Nie ruszałem się, nie było słychać mojego silnika, nic. Nie miałbym mnie prawa kurwa nawet widzieć. Tak se jechał, pach, nie? Strzelił na pałę, kurwa. On dokładnie wiedział idealnie, kurwa, jak mnie rozjebać. Nie dodaj znajomego. Profil gracza. Co z tego, że on ma 40 000 bitew przejechanych?
To był bullshit, kurwa. To, co się stało w tej chwili, to był wielki bullshit. To był bullshit. Jak nic. Zobaczmy sobie powtórkę z tej bitwy. Ja chcę zobaczyć tego ziomka. Jakim cudem on strzela w taki sposób? To był PD coś, JD ten, to był ten koleś, nie? O, babcie, urwało skrzydło i lata jakby nigdy nic, nie, w ogóle. Teraz powinna być ta akcja z tygryskiem. A to ten co na 18 mnie tak nagle z tej strony widział, dobra. Ten sam koleś. Dobra, tam był tygrys. Jedzie w stronę, okej, tu. Ja się schowałem za budynkami. O Jezu, bomba tu na niego wpadła. Tego tygrysa na strzałach wziął, w ogóle tym tygrysem strasznie głupio wyjechał. Gość nie miał prawa mnie tu widzieć, zobaczcie. Jestem za dwoma budynkami. I pyk, nie? Nieporuszający się pojazd za dwoma budynkami. I tak, no fucking way. To był bullshit. To był jeden wielki bullshit.
tym tygrysem dał ciała, bo ja nie wiem, dlaczego on się w ogóle przodem do tego, kurde, pojazdu tygrysem ustawił. Strasznie głupio, no ale tak zrobił. A tygrys pierwszy jest bez problemu w stanie wytrzymać pociski z tego M4A1. Jest pierwszy Challenger. No, coś tu przejeżdżało. Nawet silnika mu nie zniszczyłem. Lol. Ej, Black Cat. No w ogóle tu mi podjechał, lol. Okej. Sprawdzić mapę. Tu będziesz? Misiasiaczku? No teraz mi tu kurde pokazujesz? Wow, no kurwa nie wierzę. Asysta za peteka. Nawet silnika mu nie zniszczyło. Strzały z Firefly, zobaczcie, naszych samolotów kurwa milion. Nie, to jest bez sensu, ta gra jest kurwa bez sensu. Boom, silnik, chłodnica, zbiornik paliwa. Nie uszkodziłem mu żadnego załoganta. Asysta.
już nie wspomnę, że ten Hellcat to tu był, jak oni przejęli punkt, kurde, i ten. Dojechał tu w pół sekundy dosłownie. Alto, stop! Sobie pojechało. Sprawdzić mapę. Bronić punktu C! Metrów za mną spadła, więc gitara. Mamy raz, dwa, ale pelotek kurde tam jest, zobaczcie. Raz, a drugą chyba zabili. Odpuszczmy włas bombowy. Coś jedzie na... A, nie widzę. Tutaj z tego respa coś wyjeżdża. Tu coś jedzie jakby w tym kierunku. Nie ma szans, że bombę w ten sposób zrzucę. Asysta pewnie.
No co jest, kliknąłem start. Uwaga! Albo niech będzie PV-ka po dwójka. Opada. Powinna być wygrana. Czemu ten koleś nie ma nic zrobionego? Jakąś asystę, dwie śmierci i 200 punktów. To chyba po 100 punktów za śmierć dostał i to jest tyle. Asystę nawet nie liczę. Nie liczę. Ten całkiem nieźle, 7. 4 razy mnie zabili. Jezus Maria. Za miękkie są te szwedzkie pojazdy. Te samoloty to siorają jak są, zresztą z karabinów, kurde. Przeciągniecie to. Fajne działa, ale no, już do mnie samolot się czai. Dziwne wrażenie. Get out. I twoja razem liło. No. Bajraktar. O, to. Ura, to. 17 tysięcy przytulone, okej. No, sprężarkę ukończyłem. Na badanie maszyny 1000. Tak, dupy nie urywam. Pom. Prawie 2 godziny już gram, można by sobie już przerwę zrobić. Mnie zaczyna bardziej denerwować ten Thunder niż to jest mi potrzebne. Ktoś tu gra, kto to jest? Martin. T55.
Shit! Asów! Małe gnoju! Idziemy na pałę. Wrogowie przejęli strefę. Najgorzej. BR z 51 to jest ten wcześniejszy chyba. O, ASU 57 gdzieś. Tu czaj. Wskazany kwadrat.
Tego asu ciągle się boję. Nie wiem, gdzie on tu jest, ale on się gdzieś czai, skurczybyczek. Chyba ten, co mnie zabił. Trafienie tylko. BTR-ka. Gdzie jest za mną stała M6-ka? Jezus Maria, gdzie oni wyginęli? Boże kochany, co za team? O! Wszystko potracili. No dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób przekroczyło 1000 punktów. U nich niewiele lepiej, ale... Najlepiej, tak, na respa im biedźcie, kurwa, cepy. Nie. Muszę jej coś pooglądać normalnego, wiesz, jakieś chipsy albo coś, bo... Sojusznicy przejęli strefę. Wróg wygrywa. Nie widzę tam za bardzo wrogich jednostek. Pod C coś, jakichś dwóch jest. Możemy zrzucić tam w tamte miejsca bombki. Gdzieś tak być tu. Bardzo zjebałem to. Uwaga na wskazany kwadrat! Nawet nie wiem, gdzie ta bomba tam spadnie. Sprawdzić mapę! Wroga drużyna bierze punkt A. No dobra. Jest to... Nie wiem, tu. Thank you.
przejął inicjatywę. Atakować punkt C! Dobra, została mi się jedna rakietka. Nawet mu gąski nie zdjąłem. Świetnie. Wygrywamy. Dobra. Za wystrzelenie własnego masz, nie będziesz strzelał do swoich. A mi nie. Masz 6000 kary, misiu. I zrobiłem to specjalnie. Bo to nie było tak, że coś mnie goniło czy coś. Strzelał po prostu do mnie. Który masz profil? Pokaż. 22. Nauczysz się. Na przyszłość. Asysta za Challengera, no ten Challenger tam co dość sporo oberwał. Chociaż ja się dziwię, że ta rakieta gdzieś tam po gąskach mu, że tak powiem, trzepła i nie zdjęła mu tej gąski, no ale... Mówię, jak ja strzelam, to te pociski nic nie robią. Jak mnie zahaczy jakikolwiek pocisk w ogóle o śrubę, to wybucha cały czołg. Tak, na wszelki wypadek. Dobra, będzie tego Thundera na razie. Może wieczorem jeszcze coś pogram. A tymczasem do usłyszenia, do następnego razu.